Cześć, to Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiaj o godzinie 9 został opublikowany nowy film na kanale Supercella, którego dowiadujemy się, że po 5 latach skrzynki w grze Brawl Stars zostają usunięte. Już nigdy więcej nie będziemy mogli otworzyć megaboxa. Ale moi kochani, możecie to zrobić po raz ostatni. Zostawcie łapeczkę w górę, a ten oto megabox się otworzy. Ale moi kochani, spokojnie, nie martwcie się niczym, ponieważ Supercell trzyma lejce na wodzy i wymyślili coś lepszego niż otwieranie skrzynek. Więc w dzisiejszym materiale obejrzymy sobie cały filmik, omówimy sobie go szczegółowo, no i oglądajcie film do samego końca, bo będą też do zgarnięcia darmowe megaboxy. Dobra, obejrzyjmy sobie teraz ten film, który został dodany na oficjalne konto Brawl Stars. Macie dość nietrafionych skrzynek? I ten Dani rozwalający megaboxa. Wow! What if I tell you? Getting rid of probabilities is a lot easier than that. Nokautuję go. You can get the brawler you want. Oj właśnie. I możecie zdobyć każdego zadymiarza, jakiego tylko chcecie. I zobaczcie na to, moi drodzy. Mamy zadymiarzy przedstawionych, których możemy odblokować sobie za gemy. Available on the Star Road. Dostępne tylko w jakiejś nowej alei gwiazd. I jestem mega ciekawy, jak będziemy mogli je zdobyć. Czy na przykład odblokujemy sobie podstawową pierwszą postać, będziemy nią wykonywali jakieś zadania. Dzięki temu będziemy zdobywali jakby punkty w Alei Gwiazd. Za te punkty będziemy mogli później chyba odblokowywać postacie. No, na pewno będzie to ciekawe. Nie wiem, dlaczego Supercell zdecydował się aż na taką zmianę w tej grze. Ja na przykład jestem wielkim fanem otwierania skrzynek. Ale co prawda ostatnio tych zadymiarzy jest coraz mniej. Większość zadymiarzy zdobywa się z karnetu. Więc może faktycznie jest to dobry krok. Oczywiście, moi kochani, wydajcie znać w komentarzu, czy woleliście dropić zadymiarzy ze skrzynek i woleliście czasem trafić w skrzynkę, w której nic nie było, czy wolicie sobie pograć w gierkę, aby odblokować nową postać. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji, więc czekam na wasze zdanie. Lecimy dalej. It's just a matter of time. To tylko kwestia czasu. This is all true in this new system we will be releasing in the next update. Okay. And please don't freak out now, but this new system will be replacing. Także nie panikujcie, nie panikujcie. Skrzynki zostaną zastąpione czymś lepszym. Boxes. It's true. Boxes are going away and we'll explain everything in the next Brawl Talk on the 7th of December. Czyli moi kochani, 7 grudnia, kanał Farrell, Brawl Talk. Będziemy go omawiali i zobaczymy, jakie zmiany zostaną wprowadzone w nowej zimowej aktualizacji. But to give you a quick teaser, this is how it's gonna look. Okej, okay, dobra, i co my tutaj mamy? Mamy tutaj, jak widzicie, nitę. Currently unlocking, aktualnie odblokowana i tak dalej, i tak dalej. I za daniem mamy jakieś gemy, 29 gemów. Odblokuj od razu 29 gemów albo zdobądź kredyty, aby odblokować brawlera. Jak widzicie, też jest przed nami El Primo, którego możemy nacisnąć, żeby go wypróbować. I w lewym górnym rogu znajduje się nowa ikona kredytów. 160 kredytów kosztuje El Primo. Super rare, czyli taka Jessie, którą możemy odblokować, kosztuje 430 kredytów. Poco 160. Aha, czyli wraz z poziomem postaci wzrastają też nam kredyty. Czyli teraz sobie zróbmy tak. 430 podzielić na 160 to jest, moi drodzy, 2,6 raza. I teraz jakbyśmy zrobili 430 razy 2,6 raza, czyli epicka niby by kosztowała 1118, mityczna 2906 i legendarna 7557. Więc tak prawdopodobnie mogą wyglądać ceny poszczególnych zadymiarzy, ale oczywiście tym się nie sugerujcie, to jest tylko i wyłącznie moja taka sugestia dotycząca tego, co będzie. Okej, 430. I był fioletowy Bu. Dlaczego był fioletowy Bu, skoro Bu chyba nie jest kolorem fioletowym? Oczywiście skrzynki były tak ważną częścią naszej podróży, że nie możemy ich pożegnać bez porządnej imprezy. Coś się szykuje. Rozpoczniemy wydarzenie, w ramach którego możecie zdobyć dużo nagród. Wow! W tym skrzynkę Omega Boxa i przebranie odznaka Omega dla Daryla. No dobra.
It'll be the last time you'll be able to open boxes in Brawl Stars. O kurczę, moi drodzy, więc musicie się na to załapać, żeby otworzyć ostatni raz Mega Boxa. You think this would be easy? You are, well, not so wrong. Nie będzie łatwo, moi kochani, nie będzie łatwo, żeby je zdobyć. Will have to come together and reach the goal of 4 billion takedowns in... Ile? 4 biliony? 4 miliardy? To jest 4 tysiące milionów eliminacji w ciągu 12 dni. Każdy, kto grał w Brawl Stars, a przestał, teraz się loguje do gierki i robi dzisiaj minimum 10 fragów. Moi drodzy, musimy tego dokonać, żeby to wszystko odblokować. Nieważne jaki tryb, każda eliminacja się liczy. Zarąbiście. O, proszę, tak wygląda nowy progress bar. Mamy za pierwszy poziom skrzynkę Mega Boxa, później mamy plakietkę, później jest chyba emotka, nowa skrzynka i na sam koniec skin. Przepiękny skin, swoją drogą. Codziennie będą aktualizowane postępy. Więc rozumiem, że możemy na przykład zrobić to w jeden dzień, jakbyśmy wszyscy się tutaj dzisiaj zrzeszyli i zaczęli grać w Brawl Stars. Ciekawe. No i właśnie o tym, moi kochani, wam mówiłem. Każdy w tym momencie, kto ma kod Farel w sklepie wpisany, pisze w komentarzu hashtag buybuyboxes, ponieważ będę miał dla was aż 10 linków z darmowymi skrzynkami. A wśród linków, którzy dostali wszyscy kreatorzy Supercella, tym ja, będzie 5 złotych tiketów. Jeżeli trafisz złoty tiket, to otwierasz 200 megaboksów. Rozumiecie to? 200 megaboksów. Przypominam tylko, że jeden megabox w regularnej cenie kosztuje 80 gemów. Jest to równowartość 23 zł. Więc 200 razy 23 jest to 4600 zł. Rozumiecie? Taka nagroda może was czekać. Właśnie oni teraz o tym mówią. Nieźle, co? The creators won't know which one is the golden code, so make sure to follow all of them. Fajnie właśnie tutaj podkreślili, że my, jako kreatorzy, nie mamy pojęcia, który ticket jest złoty. Więc moi kochani, wiecie co robić. Wpisujcie kod Farel w sklepie, albo wystarczy, że klikniecie w link, który macie w opisie, potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars i kod Farel sam wam się wpisze do sklepu. Napiszcie w komentarzu hashtag buybuyboxes, ja linki dostanę około 5 i 6 grudnia. Wtedy też się na pewno pojawi odcinek i wtedy wyłonimy szczęśliwych zwycięzców. Więc za wszystkich mocno trzymam kciuki, bierzcie się do roboty, a teraz zalogujmy się do gierki i zobaczmy, jak wygląda postęp odblokowywania nowej skrzynki i nowego skina. Kiedy wejdziemy w zakładkę aktualności, pyk, moi kochani, tutaj mamy nasz pasek postępu. Jak widzicie, na chwilę obecną nie jest on odświeżony, dopiero prawdopodobnie odświeży się jutro. Ale pamiętajcie, że możecie też skorzystać z zakładki filmy i tutaj pojawiają się moje filmy w grze Brawl Stars. Ja, moi kochani, mam skrzynek naprawdę bardzo dużo. Jeszcze z 13 sezonu mi zostało 79, więc ja będę niedługo je wszystkie otwierał, ale na chwilę obecną poczekajmy i dowiedzmy się, co Supercell dla nas przygotuje, a to już 7 grudnia. Sprawdźmy sobie ten sklepik i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mega boxy po 29 gemów. Wow, oferta 300 gemów za 15 megaboksów. To jest niezła oferta, to sobie otwórzmy już skrzyneczkę, ciach, ciach, ciach. No i pamiętajcie, zanim kupicie jakieś gemy, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel do sklepu. Więc moi kochani, zagrajmy sobie może naszym Busterem. Wybieramy i wybierzmy sobie jakiś fajny tryb. Ja bym sobie zagrał... O! Jakaś ciekawa mapa Knockout. Sprawdźmy to. No dobra, mega dziwna jest ta mapka. Gdzie są oponenci? Dobra, Belka, raz, dwa, trzy. Dobra, tarcza, tarcza, tarcza. Bayron, odbiłem. Kurczę. Będzie przypał? Nie, dobra, żyje. Jest spoko, Amberka tam ostro z tym moim squeakiem sobie daje radę. Ciach, ciach, leży. Łatwiutko, moi drodzy. Lecimy z tą tarczą, będziemy tankowali na szybkości. Belka, raz, nie trafia. Okej, okay, tu jest Bayron. Muszę ich szybko bić. Raz, dwa. Nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam. Czy to się zemści? Na szczęście nie. Moi mocno podjechali i teraz muszę walczyć. Teraz muszę walczyć. A! Cofnij się, Farel! 1178 HP, to nie jest dużo. Czy ten squeak porobi? Porobił!
Dobra, łatwiutko. Moi kochani, kolejna eliminacja. Bardzo łatwo. To teraz sobie weźmy innego zadymiarza. Piperkę, dlaczego by nie? Dawno do mnie graliśmy na odcinku. O kurcze, ta mapa nie jest pod Piperkę. Jaką ja postać wziąłem, czy wy to widzicie? On tu wjedzie. On tu wjedzie czy nie wjedzie? Dobra, ja się chowam w krzaki tu po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, leży! Mamma mia! Udało się zrobić pragę Piperką na tak ciasnej mapie. Łap! Prawie wkręciłem tam kulę. Ej, dobra. Czy ten Otis będzie tak sobie stał po prostu jak Leszczyk? No dawaj, Kiełek, jedzie z nim ostro! Kiełek! Czemu ty, Kiełek, nie trafiasz go? No co ty robisz? Dawaj, dawaj, ostro! Raz. Dobra, tepnął się tutaj. Nie, gdzie on jest? Tam się tepnął! Na dół gdzieś się teleportował, kasztan! Brawo, pierwsza runda za nami! Okej. Bibi, bye bye! Nie, gdzie Bibi? Gdzie jest Bibi? Raz, dwa, trzy! Okej! Okay. Uciekam! To było dobre! To naprawdę było dobre! Leży! Kolejny frag! No i znowu on się teleportował tam na dół? Bo w to nie uwierzę. Dobra, jest, leży! Mój fradzesek! Niezła mapka, niezła. Zakręcona jak babki słoik. Weźmy sobie teraz Franka i zagrajmy Frankiem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że jakaś będzie taka fajna mapka pod Franka. O kurcze! Tu nie ma w ogóle miejsca! Dobra, dawaj Szelka, razem ze mną. Wszyscy razem, 3, 2, 1, no kurde, ból! Dobra. Będziemy się tak ganiali w koło? Bo nie wytrzymam. Dawaj, dawaj. Mogliśmy na bóla poczekać chwilę. No, mapa wam powiem taka sobie. Dobra, stańmy tu, stańmy tu. Nie, nie, cofnij się, cofnij, dobrze. Ja się cofnąłem. Na szczęście, stój, stój ze mną. Dobra. Będą oponenci lecieć teraz. Ja się cofam. Czy oni też się zatrzymali? Lecą, lecą, wariaty! Bum! Bum! Co jest? Dobrze! Dobrze! Elegancko! Wyjaśnieni totalnie! Teraz ból będzie musiał ich dogonić, a oni będą uciekać przed bólem. Ja mam jeszcze hapsy, ja mam jeszcze hapsy. Nie, uciekam. 4000, 3000, dobra! Lecz się, Farel! GG! Pierwsza runda za nami. Stoimy, 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 stoimy. Stoimy. Okej. Dobra, ból niech leci. Idź, idź, idź. Aby dobra, ja skoczę, mam najwięcej HP. Kurde, ja do nich gadam i tak mnie nie słyszą. Nie, stój! Leci Piperka! Bo oni tu sobie rozwalili cwaniaczki. A, to cwaniaki! Co jest? Porobił mnie ultem. Oni mieli ulta, a on miał leczenie, bo to był poko, tak? Z grifem, tak? Dawaj, Leszczelka. No nie wierzę. Ale dymy. Ale dymy. Dobra, jedziemy z nimi, chodźcie. O kurde, dobra, jest git, jest git. Dobra, leci ich przegonić. Nie, nie, stój, stój, stój. Stój, 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 byczku. Rozwal, rozwal, rozwal. Rozwal! Albo nie, nie rozwalaj. Ja mam więcej HP, więc oni tak czy siak będą musieli przejść. Już przegraliście. Nie wiem, czy wiecie, ale już przegraliście. Leci Piperka. Lecę ją sklepać. Dobra, pada. Dobrze, że on zużył ulta, bo ta Shelly, gdyby nie zużyła ulta, pewnie rozwaliłaby tą ścianę. A ja mam więcej HP niż ten Griff i Poco. Więc my i tak padniemy ostatni. O kurczę, albo i nie! Albo i nie! Tak! Tak! Co jest? I kto to wygrał?
Dawno remisu nie było na moim kanale. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag bye bye boxes. Trzymajcie się, hej!